Którą drogę wybrać? Tą twardą, czy tutaj bardziej miękką? Kolejna fajna ścieżka do biegania tutaj w Spale na naszym obozie biegowym 10-18 sierpnia. I pojawia się tutaj ważne pytanie, czy bieganie po twardej nawierzchni, po właśnie asfalcie, po twardej nawierzchni, po kostce, szkodzi na kolana. Wielokrotnie być może słyszeliście, że o, nie biegaj po twardym, bo rozwalisz sobie kolana, bo że bieganie jest złe na kolana. Nieprawda. Dzięki bieganiu po twardej nawierzchni nasze kości stają się silniejsze, czyli zwiększa się gęstość kośćca pod wpływem obciążenia osiowego. Dlatego też na przykład u starszych ludzi, u starszych pacjentów tak ważne jest chodzenie, spacerowanie czy jakiekolwiek aktywność w staniu. Przez to zwiększa się gęstość ich kośćca, co również jest bardzo zbawienne, bo jest profilaktyką osteoporozy, czyli zmniejszenie ilości kości w kości, mówiąc wprost. Więc bieganie po twardej nawierzchni nie jest szkodliwe, ale bieganie po miękkiej nawierzchni można wykorzystywać do tego, żeby uczyć się biegać w trudniejszych warunkach, żeby później w łatwiejszych warunkach było nam lepiej. No i też troszeczkę inaczej pracuje nasza stopa, jest troszeczkę inne grzebnięcie, co jest to jednym z elementów treningu biegowego, a nie wyrocznią, biegajcie tylko po miękkim, bo po twardym się nie da. Ba, przecież maratony biegacie po twardym, więc też te cięższe czy główne jednostki treningowe, tak zwane K-workouts, powinniście wykonywać właśnie na takiej nawierzchni, do której później będziecie startować na zawodach. Tutaj proszę Państwa, pierwszy kilometr i tutaj ten. Tak samo zawodnicy, którzy biegają na bieżni, te główne treningi wykonują właśnie na bieżni. Tak samo Wy, jeżeli trenujecie pod maratony, główne treningi wykonujcie pod maratony. Jeżeli trenujecie pod przełaje, główne treningi wykonujcie w przełaju. Jeżeli biegacie górskie i tak dalej, to również te główne treningi, ważniejsze jednostki, starajcie się wykonywać w terenie takim, jakim będą odbywały się zawody. Więc wracając do pytania, bieganie po asfalcie, po twardej nawierzchni nie niszczy Wam zdrowia, nie niszczy Wam kolan. To Wasza technika wpływa na to, jak pracują Wasze stawy, jak pracują Wasze mięśnie, jak działa Wasz aparat ruchu. Tak więc pozdrawiam ze Spały. Widzimy się tutaj na obozie biegowym 10-18 sierpnia. Do zobaczenia. Hej!